W ostatnich latach dokonaliśmy fantastycznego postępu w poznawaniu neutrin, a więc tych tajemniczych cząstek elementarnych, które uczestniczą w procesach jądrowych, ale w szczególny sposób. Otóż neutrina oddziałują słabo z materią. Strumień neutrin słonecznych przelatuje przez całą kulę ziemską praktycznie bez zatrzymywania, tylko co bardzo, bardzo nieliczne z nich oddziałują z materią zawartą w całej kuli ziemskiej. Neutrina jest więc trudno rejestrować, ale nauczyliśmy się tego, czego wyrazem było i uznaniem za sukcesy w tej dziedzinie było przyznanie w 2002 roku Nagrody Nobla dla Koshiby i Davisa za badania nad neutrinami. Otóż pierwsza poważna hipoteza byłaby taka. Przyjmowano do niedawna, że neutrina nie mają masy. To są takie cząstki jak cząstki światła, fotony. One zawsze muszą biec z prędkością światła i ich energia, cała ich masa pochodzi z ich energii, z energii ich ruchu. Nie ma żadnych powodów, żeby neutrina nie były obdarzone niewielką masą spoczynkową. Oznaczałoby to, że ponieważ są obdarzone masą spoczynkową, mogą się zatrzymać, mogą spoczywać w stosunku do obserwatora, a także ciążyć. Ponieważ wiemy, że neutrina istnieją, umiemy je rejestrować, znamy procesy, w których biorą udział, no to wydawało się rzeczą naturalną przyjąć, że tę ciemną materię, to halo wokół galaktyk i gromad, tworzą właśnie neutrina, które skondensowały w jamach potencjału grawitacyjnego pochodzącego od galaktyk i gromad. Tym bardziej, że od wielu lat, obserwując strumień neutrin pochodzących ze Słońca, zyskiwaliśmy coraz głębsze przekonanie, że neutrina rzeczywiście muszą mieć masę spoczynkową po to, aby wyniki obserwacji neutrin słonecznych były zgodne z tym, co przewidywała dla modelu Słońca teoria. W ostatnich latach udało się wykazać, że z całą pewnością neutrina mają masę spoczynkową. Dziś nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Nie wiemy jeszcze, jaka ta masa jest, ale wiemy, że ta masa nie może być duża. I tu jest problem. Neutrina nie są dobrym kandydatem na cząstki tworzące ciemną materię. Po to, aby odgrywały one dynamicznie rolę we wszechświecie, ich masa musiałaby być rzędu co najmniej 100 elektronowoltów. A więc to jest masa, którą obserwacje wykluczają. Neutrina, pomimo tego, że są obdarzone masą spoczynkową, mają tę masę tak małą, że neutrina biegają zbyt szybko. One nie mogą się skupić wokół gromad i wokół galaktyk. Te jamy potencjału grawitacyjnego tych obiektów są zbyt płytkie. Neutrino przeleci przez taki obszar i nie zatrzyma się w nim. Ponieważ neutrino oddziałuje bardzo słabo z materią, wyłącznie za pośrednictwem oddziaływań słabych jądrowych i grawitacji, nie ma jak zdysypować, rozproszyć swojej energii kinetycznej. Tak więc wiemy, że materia ta, tworząca halo wokół gromad i galaktyk, nie może być materią barionową i nie mogą to być neutrina. A zatem muszą to być cząstki, które oddziałują grawitacyjnie, być może słabo oddziałują jądrowo i tyle. I są zimne, są obdarzone masą i nie mają zbyt dużej energii kinetycznej, tak aby mogły się skupić wokół galaktyk i gromad. Fizyka cząstek elementarnych, współczesna fizyka, przewiduje możliwości istnienia różnych rodzajów takich cząstek. Więc tu nie ma powodów do niepokoju i nawet w laboratoriach na Ziemi trwają poszukiwania przy pomocy układów, detektorów takich kalorymetrycznych tego typu cząstek. Szuka się tego. W ostatnich latach uzyskaliśmy jednak wyniki obserwacji, które wywróciły wszystko do góry nogami. Nie dość, że mamy te trzy oszacowania, rozbieżne oszacowania średniej gęstości materii we Wszechświecie, więc przypomnę, materia świecąca 0,5%, materia barionowa z nukleosyntezy około 4% gęstości krytycznej i materia ciążąca, skupiona około 30% gęstości krytycznej. Okazało się, że to jest nic, że we Wszechświecie dominuje zupełnie inna forma masy energii, zupełnie inna forma materii, której pierwszym przejawem były pierwsze świadectwa jej obecności zauważono w obserwacjach odległych gwiazd supernowych.
Na wstępie powiedziałem, że klasyczne testy kosmologiczne, a więc te testy, które na podstawie których można odczytać z obserwacji geometrię przestrzeni, są trudne. Dzisiaj postęp obserwacji jest tak duży, że możemy próbować te testy wykonać. I pierwszym takim testem były obserwacje od wybuchów gwiazd supernowych w bardzo odległych galaktykach. Galaktykach znajdujących się prawie na krańcu obserwowalnej części Wszechświata. Gwiazdy wybuchają co jakiś czas. W momencie wybuchu stają się tak jasne jak cała galaktyka. Można je więc obserwować na bardzo, bardzo dużych odległościach. Problem polega na tym, że supernowe wybuchają rzadko. Ostatni raz w naszej galaktyce supernowa wybuchła w czasach Keplera, na początku XVII wieku. A więc wybuchają raz na kilkaset lat. Po to, żeby zobaczyć kilka takich odległych supernowych w ciągu roku, trzeba obserwować systematycznie tysiące galaktyk. Pewien rodzaj supernowych, tak zwane supernowe typu 1A, okazały się być standardowymi świecami. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie największego pojaśnienia gwiazdy wszystkie supernowe typu 1A mają taką samą jasność absolutną. Świecą tak samo jasno. Nadają się więc doskonale do wyznaczania odległości. Porównując więc tę ich absolutną jasność z jasnością obserwowaną, możemy określić, jak daleko znajdzie się galaktyka, w której ta supernowa wybuchła. No to jest podobnie jak z oceną odległości do nadjeżdżającego wieczorem samochodu. No jeżeli światła samochodu są słabe, no to przypuszczamy, że samochód znajduje się daleko. Jeżeli one świecą bardzo jasno, no to znaczy, że samochód znajduje się blisko. Dlatego, że moc żarówki samochodowej jest standardową świecą. To jest ta sama wielkość dla wszystkich reflektorów. Obserwacje takich supernowych, dzięki temu, że można było wyznaczyć niezależnie od prawa rozszerzania się Wszechświata odległość do tych galaktyk, z których wybuchały, pozwoliły określić, i na tym rysunku to jest przedstawione, w jaki sposób zmieniało się tempo kosmicznej ekspansji w kolejnych eonach. Na poziomej osi widzimy przesunięcie ku czerwieni, czyli coś, co określa, jak szybko oddala się od nas galaktyka, a na pionowej osi jest wielkość, która jest związana z fizyczną odległością tej galaktyki od nas. Patrząc na odległe galaktyki, te, które szybko się oddalają, możemy sprawdzić, jaka była prędkość ekspansji Wszechświata w dawnych epokach i jak ta prędkość zmieniała się w czasie. Ponieważ prędkość rozszerzania się Wszechświata zależy od ilości materii, która go wypełnia, przypomnę, że jeżeli Wszechświat wypełniony jest dużą ilością materii, to wręcz ta prędkość może ulec wyhamowaniu i Wszechświat może się zacząć kurczyć. Więc badając, jak ta prędkość zmieniała się, możemy określić, ile jest materii. I co się okazało? Na podstawie tych obserwacji okazało się, że nie tylko wbrew naszej intuicji, która powiada, że ekspansja Wszechświata powinna być przez grawitację wyhamowywana, zauważono, że ta ekspansja w pewnym momencie, około 5 miliardów lat temu, zaczęła przyspieszać. Tak jakby coś ten Wszechświat rozpychało. A przecież wiemy, że grawitacja ssie, grawitacja przyciąga. Interpretacja tych obserwacji jest możliwa, jeśli odwołać się do starego pomysłu Einsteina. Einstein był niewolnikiem tych arystotelesowskich przekonań o niezmienności Wszechświata. Einstein chciał, aby z jego ogólnej teorii względności wyłaniał się Wszechświat, który jest statyczny, niezmienny. Okazało się, że jego równania nie dopuszczają takiej możliwości. Wszechświat opisywany ogólną teorią względności musi się albo rozszerzać, albo kurczyć. Einstein był na tyle nieszczęśliwy z tego powodu, że zmodyfikował swoje równania, wprowadzając do nich tak zwany człon kosmologiczny. To jest człon, który opisuje coś w rodzaju antygrawitacji. Ja nie lubię tego słowa, dlatego że antygrawitacja kojarzy się z jakąś taką siłą odpychającą, a więc siła, no to powinno być źródło, to powinien być jakiś gradient, jakaś zależność od odległości. Tymczasem ten człon kosmologiczny w równaniach Einsteina działa, odpowiada wypełnieniu całej przestrzeni przez relatywistyczną ciecz o niezwykłych własnościach, o ujemnym ciśnieniu. I właśnie to ujemne ciśnienie sprawia, że ten ośrodek działa tak jak antygrawitacja, przyspiesza ekspansję Wszechświata. Einstein
po odkryciu rozszerzania się wszechświata bardzo żałował tej modyfikacji, ale po latach może się okazać, że jednak był obdarzony jeszcze większą intuicją niż sądziliśmy i niż on sam przypuszczał. Otóż być może to odkrycie przyspieszonej ekspansji wszechświata można zinterpretować właśnie poprzez różne od zera człon kosmologiczny. Ale kontynuując nasz wykład o tym, ile jest materii we wszechświecie, jeśli zinterpretować w taki właśnie sposób, że przyspieszona ekspansja pochodzi od równomiernie wypełniającego całą przestrzeń ośrodka o szczególnych własnościach, od ciemnej energii, to możemy przypisać tej energii równoważną jej gęstość masy. Masa jest równoważna energii, a więc możemy określić, ile tej ciemnej energii jest, powiązać ją z gęstością i porównać z naszymi poprzednimi wynikami. Okaże się, że ten parametr omega, parametr gęstości związany z tą egzotyczną, ciemną energią wyraża się taką liczbą, około 70% krytycznej gęstości. A więc mamy około 30% krytycznej gęstości w postaci ciemnych cząstek, które skondensowały wokół galaktyk i gromad galaktyk, i około 70% w postaci ciemnej energii rozłożonej równomiernie w całym kosmosie, w całej przestrzeni. Łącznie gęstość masy energii we wszystkich postaciach, a więc w postaci atomów, w postaci tej materii ciążącej i w postaci tej egzotycznej ciemnej energii daje gęstość krytyczną. Świadczyłoby o tym, że wszechświat jest globalnie płaski. Obserwacje odległych supernowych są bardzo trudne i tych supernowych na tym wykresie nie ma wiele. Można by więc obawiać się, że jakieś błędy systematyczne powodują taki wynik, że to nie jest wynik, który się obroni. Tymczasem niedawny, w ciągu ostatniego roku dosłownie, uzyskaliśmy kolejny piękny test kosmologiczny. A więc uzyskaliśmy wynik, który jest niczym innym jak odczytaniem geometrii Wszechświata bezpośrednio z obserwacji. Od jakiegoś czasu w kosmosie znajduje się sonda, która nazywa się MAP, to jest skrót od angielskiej nazwy Microwave Anisotropy Probe, czyli sonda mikrofalowego promieniowania tła. Po śmierci jednego z jej twórców, Davida Wilkinsona, pioniera badań w tej dziedzinie, nadano jej nazwę Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Ta sonda znajduje się w tak zwanym punkcie Lagrange'a, to jest punkt równowagi w układzie Słońce-Ziemia. To jest punkt, w którym ciało, które się znajdzie, może pozostawać krążąc wraz z Ziemią z tym samym okresem wokół Słońca. Takich punktów jest kilka. Ten punkt znajduje się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi po przeciwnej w stosunku do Słońca stronie. Tę sondę skierowano do punktu, odbyła ona długą podróż. Najpierw kilka razy musiała okrążyć Ziemię po to, żeby wyjść na spotkanie z Księżycem. Tutaj znajduje się Księżyc krążący wokół Ziemi. Tutaj po tej orbicie krąży sonda MAP. Księżyc nadał jej grawitacyjne przyspieszenie, które pchnęło ją w stronę punktu Lagrange'a. I po dość długim locie ta sonda tutaj w tym punkcie się znalazła. To jest punkt niestabilny, więc położenie tej sondy musi tam być stale kontrolowane, co spowoduje, że czas jej życia będzie skończony i niezbyt długi. Ale jak na razie ta sonda przyniosła fantastyczne zupełnie wyniki. Mikrofalowe promieniowanie tła to jest promieniowanie termiczne pochodzące z wielkiego wybuchu. Na samym początku wszechświat był wypełniony promieniowaniem i materią, i cząstkami. Było bardzo gorąco, cząstki i promieniowanie nieustannie się przekształcały w siebie. Wskutek ekspansji wszechświata, wszechświat ostygł. Od tej niewyobrażalnie wysokiej pierwotnej temperatury ostygł do dzisiejszej temperatury 2,7 Kelwina, czyli zaledwie 2,7 stopnia powyżej absolutnego zera. To promieniowanie, które pochodzi z wielkiego wybuchu, ostygło. I dziś
przesunęło się do mikrofalowego zakresu widma promieniowania elektromagnetycznego. Zostało odkryte w połowie lat 60. i odkrycie tego promieniowania tak naprawdę zapoczątkowało rozwój nowoczesnej kosmologii. Zyskaliśmy narzędzie i dowód na to, że ten ogólny schemat wielkiego wybuchu jest poprawny. To promieniowanie ma szczególne własności, które wyróżniają go spośród innych promieniowań w kosmosie. Jest po pierwsze termiczne, a więc jest promieniowaniem o widmie odpowiadającym w promieniowaniu produkowanemu przez ciało doskonale czarne. Wszechświat okazał się być doskonałym ciałem doskonale czarnym. Widmo mikrofalowego promieniowania tła jest najprecyzyjniej eksperymentalnie wyznaczonym widmem promieniowania termicznego w dziejach fizyki. Nie potrafimy w laboratorium stworzyć wzorca ciała doskonale czarnego, które byłoby tak dobre jak kosmos. Druga własność to jest izotropia tego promieniowania. Wszechświat jest izotropowy i to promieniowanie dociera do nas ze wszystkich kierunków o prawie takich samych własnościach. Prawie takich samych, bo one nie powinny być idealnie takie same. Temperatura tego promieniowania tła w różnych miejscach na niebie powinna być nieco różna. Pierwotny wszechświat musiał bowiem zawierać fluktuacje gęstości. W pewnych miejscach materia musiała być nieco bardziej skupiona, w innych nieco bardziej rozrzedzona. Po to, aby z tych niewielkich fluktuacji początkowych mogły drogą grawitacyjnego zapadania się powstać potem galaktyki, gromady galaktyk, supergromady, wszystko to, co obserwujemy we wszechświecie. Tym fluktuacjom gęstości musiały też odpowiadać fluktuacje temperatury pola promieniowania. A więc obserwując niebo w zakresie mikrofalowym, powinniśmy te fluktuacje zobaczyć. Przez wiele lat to się nie udawało. Te fluktuacje są bardzo małe. Przypomnę, obserwujemy promieniowanie o temperaturze 2,7 Kelwina, a poszukujemy fluktuacji na poziomie 1/100 części Kelwina. Po raz pierwszy takie fluktuacje udało się zobaczyć na początku lat 90. XX wieku przy użyciu sondy kosmicznej o nazwie COBE, to jest od Cosmic Background Explorer. Zdolność rozdzielcza, kątowa zdolność rozdzielcza tej sondy była niewielka, dlatego plamy odpowiadające cieplejszym i zimniejszym obszarom na niebie były bardzo rozmyte. To tak, jakbyśmy zrobili mapę Ziemi, rozmywając ją, zamazując w skali 10 stopni. No widzimy wtedy obie Ameryki, widzimy Ocean Atlantycki, widzimy Afrykę, widzimy Euroazję, widzimy Ocean Indyjski, Australię, ale jest to mapa, z której niewiele da się odczytać. Sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe miała zdolność rozdzielczą kątową dużo lepszą, poniżej 1 stopnia. Oto mapa nieba w temperatury mikrofalowego promieniowania tła na niebie uzyskana przez tę sondę. Widzimy tutaj już struktury, których rozmiary odpowiadają supergromadom w dzisiejszym kosmosie. Można więc powiedzieć, że te plamki, ciemne i jasne plamki na tej mapie, to są najdalsze i najstarsze, w cudzysłowie, obiekty, jakie w ogóle można zobaczyć w kosmosie. Postęp jest tak ogromny, jak porównanie zdjęcia niemowlaka wykonanego przy pomocy jakiejś marnej kamery o kiepskiej soczewce do zdjęcia wykonanego przy użyciu cyfrowego aparatu, na którym to zdjęciu można wręcz odczytać napis na tej obrączce, którą niemowlakom w szpitalach się przyczepia. Jaki to ma związek z tematem dzisiejszego wykładu? Otóż w tej mapie zakodowana jest bardzo ważna informacja. W rozkładzie tych wszystkich centek zawarta jest pewna charakterystyczna skala liniowa. To jest skala odpowiadająca rozmiarom wszechświata w momencie, kiedy to promieniowanie zostało wyemitowane. Rozmiarom tego przyczynowo związanego wszechświata, rozmiarom kosmicznego horyzontu. Ponieważ prędkość światła i przekazywania wszelkiej informacji jest skończona, ponieważ wiek wszechświata jest skończony, to w każdej epoce obszar, który może być przyczynowo związany, jest skończony. Dzisiaj ten obszar odpowiada mniej więcej kilkunastu miliardom lat świetlnych. Ale w epoce, w której to promieniowanie zostało wysłane, około 300 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu, ten obszar był dużo, dużo mniejszy. Otóż ten obszar, rozmiary tego obszaru są gdzieś ukryte w tej mapie. Udało się tę informację wydobyć.
Można więc było zbudować to, o czym marzył Gauss. Trójkąt, w którym jeden bok to jest właśnie ten kosmiczny horyzont, to są właśnie te rozmiary wszechświata w epoce rekombinacji wodoru, w epoce, w której zostało wyemitowane to promieniowanie, a dwa pozostałe boki to są kierunki obserwacji do nas. Mamy więc taki trójkąt, bardzo ostry, w którym potrafimy znaleźć rozmiary tego boku dzięki takiej mapie. I możemy sprawdzić sumę kątów w tym trójkącie. Możemy zrobić to, o czym marzył Gauss. To się udało zrobić. Na tym rysunku pokazana jest zależność położenia. Rozmiary horyzontu odpowiadają maksimum tej krzywej. Pierwszemu maksimum po lewej stronie tej krzywej. Otóż w zależności od tego, jaka jest średnia gęstość materii we wszechświecie, położenie tego maksimum zmienia się. Czyli odczytując rozmiary kątowe odpowiadające temu maksimum z mapy mikrofalowego promieniowania tła, porównując do tych teoretycznych przewidywań, możemy określić, jaka jest średnia gęstość materii we wszechświecie. I to zostało zrobione. Dokładność obserwacji jest fantastyczna. To pierwsze maksimum, położenie tego pierwszego maksimum zostało określone na około 1 stopień. To jest podwojone rozmiary tarczy Księżyca w pełni. Otóż przełożenie tego na ten klasyczny test kosmologiczny pozwala stwierdzić, że rzeczywiście w tej wielkiej skali wszechświat jest płaski. A więc mamy dowód na to, mamy wynik, który jest zgodny z obserwacjami supernowych. Mamy coś, co jest zupełnie niezależne. Na pewno są tutaj jakieś błędy systematyczne, które nie zostały dobrze uwzględnione. Podobnie jak w obserwacjach supernowych. Ale z całą pewnością są to zupełnie innego rodzaju błędy systematyczne. Fakt, że obie te metody dają zbieżny wynik, mówiący o tym, że wszechświat wielkiej skali jest płaski, jest euklidesowy, że jego krzywizna globalna jest zero, pozwala nam wierzyć, że jesteśmy na tropie. Ale wymaga to przyjęcia tej hipotezy, że około 70% masy energii we wszechświecie jest w postaci egzotycznej formy ciemnej energii. Do podobnych wniosków prowadzi nas analiza rozkładu kwazarów we wszechświecie. Otóż w tej chwili katalogi kwazarów są już tak bogate, tak gęste, tak jednorodne, że można używać struktur w obserwowanym rozkładzie kwazarów jako takich standardowych linijek. Można patrzeć, jak rozmiary tych struktur zmieniały się w kosmicznych epokach, czyli można znowu budować takie trójkąty, w których tym odległym bokiem jest charakterystyczna struktura w rozkładzie kwazarów. Tutaj podaję przykład z pracy, którą sam z kolegami wykonałem. Jeżeli ktoś nie widzi struktur w tym rozkładzie kwazarów w tym katalogu, to mu pomożemy. Te kółka pokazują takie duże, puste obszary. Można im nadać ilościową, taką statystyczną istotność. I następnie można używać tych pustek w rozkładzie kwazarów jako takiej standardowej linijki i przeprowadzać kosmologiczny test. Okazuje się, że dostajemy ten sam wynik. Parametry kosmologiczne, które odpowiadają temu, co widzimy w rozkładzie kwazarów, wyrażają się poprzez założenie, że średnia gęstość materii skupionej to jest około 30% gęstości krytycznej, ale że przestrzeń musi być wypełniona w 70% ciemną energią. Na tym wykresie widzimy tutaj na osi poziomej parametr gęstości, a na osi pionowej widzimy parametr gęstości odpowiadającej ciemnej energii. Widzimy, że ten obszar najlepszego dopasowania odpowiada około 30% gęstości materii i około 70% gęstości ciemnej energii. Tak więc wydawałoby się, że rozstrzygnęliśmy problem, ile jest materii we wszechświecie i jaka jest geometria wszechświata. Geometria wszechświata wydaje się być euklidesową, ale ceną, którą za to płacimy, jest pogodzenie się z faktem, że materia, atomy, to, z czego my jesteśmy zrobieni i to, co nas otacza, to jest zaledwie taka przyprawa w tej kosmicznej zupie, że około 1/4 masy energii stanowią ciemne cząstki,
których jeszcze nie wykryliśmy i jeszcze nie potrafimy powiedzieć, co to jest, a około 70% masy energii we wszechświecie to jest ciemna energia działająca jak antygrawitacja o ujemnym ciśnieniu, wypełniająca cały kosmos równomiernie. Jeżeli cieszymy się z takiej interpretacji, to musimy pamiętać, że już w historii fizyki wielokrotnie wprowadzaliśmy różne hipotetyczne substancje, żeby wyjaśnić obserwowane zjawiska. Po to, aby zrozumieć, jak to możliwe, że fale elektromagnetyczne rozchodzą się w przestrzeni, wprowadziliśmy hipotezę eteru. Eter miał być tym doskonale sprężystym ośrodkiem, którego drgania miały odpowiadać rozpropagowaniu się fal elektromagnetycznych i przenoszeniu przez nie energii. Dziś wiemy, że eteru nie ma. Fale elektromagnetyczne są zaburzeniami pola, które rozchodzą się w próżni. Po to, aby zrozumieć, w jaki sposób ciepło przepływa od ciał o wyższej temperaturze do ciał o niższej temperaturze, wprowadzono kiedyś hipotezę cieplika, a więc takiej substancji, która przenikałaby z tych ciał gorętszych do ciał chłodniejszych. Dziś wiemy, że cieplika nie ma. Rozumiemy przekaz ciepła na gruncie fizyki statystycznej. Być może więc błądzimy, ale jak na razie wiele rodzajów obserwacji obarczonych różnymi błędami systematycznymi wskazuje na to, że we wszechświecie dominuje ciemna materia i ciemna energia. Przypomnijmy więc, że wszystkie wyniki obserwacji wskazują na to, iż wszechświat jest wypełniony taką ilością masy energii, która powoduje, że jest on globalnie płaski, opisywany przez geometrię euklidesową. Około materia świecąca, to co można zobaczyć przy pomocy teleskopów, to zaledwie około 0,5% tej ilości. Materia w formie atomów to około 4% tej ilości. Materia skupiona, ciemna materia, oddziałująca tylko grawitacyjnie i słabo jądrowo, skupiona w gromadach galaktyk i galaktykach, to około 1/4 tej ilości. A około 70% to ciemna energia, o której nikt nie wie, czym jest. I jeśli rzeczywiście ona istnieje, to wyjaśnienie jej natury będzie możliwe dopiero po stworzeniu nowej, głębszej, szerszej teorii fizycznej. Na koniec przypomnę, że mówiliśmy tu o geometrii wszechświata. Bardzo często geometria mylona jest z kształtem. Otóż należy zwrócić uwagę, że to są dwie różne rzeczy. Geometria i kształt. Geometria mówi o własnościach metrycznych, o odległościach, o objętościach, o polach powierzchni. Natomiast kształt jest czymś innym. Aleksander Friedman zwrócił uwagę w książce, w swojej popularnej książeczce, że płaska przestrzeń że płaski wszechświat może mieć nietrywialną topologię. Tak jak płaską powierzchnią jest powierzchnia cylindra. Naklejamy plakat na słup ogłoszeniowy bez żadnej deformacji tego plakatu. Dlaczego? Bo geometria powierzchni słupa ogłoszeniowego jest taka sama jak geometria płaskiej powierzchni stołu. Możliwa jest więc taka sytuacja, że podobnie jak możemy zwinąć bez deformacji i zmiany kształtów, możemy zwinąć w rulonik kartkę papieru, tak samo moglibyśmy zwinąć powierzchnię Ziemi i moglibyśmy odbywać podróże dookoła Ziemi. Wszechświat może mieć płaską geometrię, na co wskazują wyniki obserwacji, a mimo to może mieć nietrywialną topologię i w takim wszechświecie obserwowalibyśmy wielokrotne obrazy tych samych obiektów w różnych kierunkach. Podobnie jak współczesna fizyka, istniejące teorie fizyczne nie są w stanie określić, czym jest ciemna energia, tak żadna teoria fizyczna nie określa, jaki powinien być kształt rozumiany właśnie w sensie topologii wszechświata. Być może nowa, głębsza teoria fizyczna pozwoli rozwiązać oba te problemy jednocześnie. Być może ta teoria powie nam, czym jest ta ciemna energia i jednocześnie powie nam, jaki musi być kształt wszechświata.